Doskonałe zdjęcie sportowe jest według mnie wypadkową pewnej wiedzy, koncepcji, pewnego pomysłu, często ciężkiej fizycznej pracy, którą trzeba wykonać, pokonując olbrzymie dystanse i przestrzenie na obiektach sportowych. Na pewno dużego refleksu i bardzo często szczęścia, które zlepi te wszystkie pozostałe elementy w jedną spójną całość. Nazywam się Szymon Sikora i zawodowo zajmuję się fotografią sportową. Sport w moim życiu towarzyszy mi w zasadzie od urodzenia. Ja mam rodzinę dosyć w takich głębokich korzeniach sportowych. Od w zasadzie dziadków poprzez moich rodziców, którzy zajmowali się sportem. Ojciec był szermierzem, mama była lekkoatletką. Staram się na bieżąco utrzymywać jakby tutaj sportową formę i to mnie troszeczkę napędza do działania. Zresztą wydaje mi się, że fotografia sportowa też troszeczkę wymaga od fotografa takiego przygotowania. To jest dziedzina, w której często trzeba pokonywać wiele, wiele kilometrów i tam przydaje się też dobra forma. W pewnym sensie przekłada się to też na jakieś możliwości zdobywania fajnych kadrów, tworzenia czegoś nowego, bycia tak naprawdę w dwóch miejscach naraz, czyli przerzucania się między różnymi pozycjami, między różnymi kątami na trasie, na zawodach sportowych, czy gdzieś w lesie, na zawodach biatlonowych. Więc tak naprawdę to jest taki trochę styl biegnącego zawodnika, a za nim fotografa, który stara się wszystko mieć pod kontrolą. To, co się robi podczas zdjęć, warto wcześniej przestudiować. Wiedza taka sportowa o dyscyplinie, o zawodnikach, o zasadach gry przede wszystkim, czy zasadach danej dyscypliny konkurencji jest niezbędna. Jest tak naprawdę, musimy wiedzieć, po co idziemy, w jakim kierunku, dlaczego mamy być na starcie i za dwie minuty na mecie, bo tam się coś wydarzy. Takie niuanse jak przeprość ciała, jakaś technika, którą zawodnik ma szansę użyć w danym momencie. Znajomość pewnej fizyki tego sportu też, jak odegnie się sprzęt sportowy, jak reaguje cięciwa w momencie, kiedy ktoś puszcza palce. Tego nie widać ludzkim okiem, ale wiemy, że ta cięciwa nie działa po prostu w jednej płaszczyźnie, tylko ona faluje jak wąż. Generuje nam fajny pomysł na zdjęcie. Taką esencję, że tam za chwilę będzie moment, którego szukamy. No i unikamy tego takich banałów typu człowiek biegnie, to i skacze. Tam się szuka właśnie takich momentów kluczowych. Ja mam taką myśl i zawsze się troszeczkę tym kieruję, że na dobre zdjęcie trzeba zapracować. Ono musi troszeczkę kosztować, że tak powiem, zdrowia. Trzeba gdzieś pobiec, wejść na trzecie piętro na stadionie, co ze sprzętem nie jest taką prostą sprawą. Nie wiem, jak jedą kolarze na drogach, na trasach, trzeba mieć jakieś odejście, wcześniej być tam przed nimi. Złapać pewną perspektywę i przede wszystkim też wiedzieć, czego się szuka. To jest bardzo trudne czasami prześwietlanie takiej przestrzeni o dwa kroki do przodu w momencie, kiedy coś się dzieje w dużym tempie. I tak naprawdę zawsze trzeba szukać innych kątów, obejść miejsce tego fotografowania kilkakrotnie, zobaczyć, gdzie jest jakieś załamanie światła, gdzie jest jakiś lufcik w dachu albo okrągłe okienko, które załamuje światło albo to światło się od czegoś odbija i próbować wtedy łapać ten ruch przede wszystkim w kadrze i tą cielesność tego człowieka, bo to też jest moim zdaniem dosyć mocna część fotografii sportowej, ta cielesność, ciało. I sama postać człowieka. Nieodzownym elementem życia fotografa sportowego jest na pewno szczęście. Troszeczkę też intuicja, która jeszcze dodatkowo to szczęście napędza. I można wiele rzeczy planować, można wiele rzeczy w sobie wymyślić, ale jeżeli tego szczęścia brakuje, to nigdy ten efekt nie będzie taki, jakbyśmy sobie wymarzyli. Ja generalnie lubię, jak jest trudno, jak jest mróz, zima, śnieg, woda w różnym stanie skupienia,
gdzie ciężko jest dotrzeć, trzeba tam dopłynąć albo się gdzieś specjalnie wspinać. Więc to są moje takie tacy faworyci, jeśli chodzi o sporty. Najlepiej tam, gdzie ciężko jest dotrzeć. Fotografowanie na Igrzyskach Olimpijskich wiąże się z bardzo dużymi restrykcjami. Wszystkim się troszeczkę tak wydaje, że to jest w ogóle taka idyla. Jedziemy. Sport na najwyższym poziomie, piękne areny, super zawodnicy i tak dalej. Wyżej głowa. Ale tak naprawdę Igrzyska to też jest zbiór reguł, które należy przestrzegać. I nie wypada też ich łamać. Organizatorzy zwykle wyznaczają bardzo precyzyjne miejsce, gdzie można pójść, stanąć i fotografować. Co też jakby zabija trochę tą super przyjemność kreowania tych zdjęć, czy szukania czegoś innego niż to oko kamery, która jest wszędzie i śledzi to w ogóle 16 razy lepiej niż fotograf z tej jednej pozycji. Trudno jest wymyślić sobie zdjęcie, którego podczas Igrzysk Olimpijskich, którego nie zrobi ktoś inny. I to jest taka trochę magia. Ja zwykle takie zdjęcie staram się pokazać trochę później, jak już nie ma możliwości zrobienia go drugi raz. I takim fajnym zdjęciem jest zdjęcie Moniki Chojnisz podczas zawodów biatlonowych. Ma tak wiele różnych niuansów w sobie. Jest ta niesamowitość tej wysłony, tego rozmycia, daje pewną przestrzeń, ona jest wyjątkowa. Tak naprawdę cieszę się, bo na Igrzyskach zwykle jest około 10 tysięcy osób związanych z mediami, więc wymyślenie czegoś indywidualnego jest trudne, a tu akurat w takim się wypadku to mi udało i jestem dumny troszeczkę, że się zadziało właśnie na biatlonie. W tylu latach fotografowania, śledzenia zawodów, czy to większych, czy mniejszych, to myślę, że ten sport w dalszym ciągu mnie zachwyca. W pewnym momencie nawet wpadałem w euforię na takich wielkich momentach, prawda? To jest taki, mówi się też o takim efekcie flow, mi się to udziela. Jeżeli zawodnik wygrywa, to prawie leci w ogóle na mecie, czy gdzieś na zakończonym dystansie, który tam pokonał. Ja tak samo czuję te emocje, więc niezmiernie mnie to jakby napędza, daje mi niesamowitą satysfakcję i myślę, że ciągle czuję jakby niedosyt, że jeszcze najfajniejsze to jest takie zdjęcie, którego jeszcze nie zrobiłem. No i po prostu czekam na to.